Znacie to uczucie, gdy czegoś naprawdę bardzo mocno chcecie, gdy czegoś naprawdę bardzo mocno pragniecie i dziwnym zbiegiem okoliczności coś zmienia się w rzeczywistości, coś zmienia się we wszechświecie, że dochodzi do pewnego rodzaju zbiegów okoliczności, może jakichś przełomów w waszym życiu, w waszej głowie, przełomów na tle mentalnym, przełomów na tle emocjonalnym, przełomów na tle fizycznym, metafizycznym, energetycznym, że nagle rzeczy się tak zaczynają układać, że ta rzecz, której pragniecie, dosłownie realizuje się przed waszymi oczami. Myślę, że każdy z nas zna to uczucie. Bez względu na to, czy uważasz, że jesteś wielkim bohaterem, wielkim osiągaczem, człowiekiem sukcesu, że myślisz, że wszystko jest dla ciebie możliwe, bez względu na to, jak myślisz o sobie, myślę, że nieraz tego doświadczyłeś. Wszyscy znamy to uczucie doskonale. Na tej płaszczyźnie nie ma absolutnie nic do gadania. I na pewno znacie to uczucie, że przyciągacie w swoim własnym życiu zarówno te pozytywne rzeczy, jak i te negatywne rzeczy, gdy skupiamy się na tym, co działa, co nam wychodzi, na rzeczach, za które możemy być wdzięczni, na tych drobnych sprawach naszego życia, na ludziach, którzy wnoszą do naszego życia wartość, są uśmiechnięci. Gdy skupiamy się na tych prostych rzeczach, to do naszego życia zaczyna napływać tego coraz więcej. Tworzymy sobie taką mentalność ludzi bogatych, tak? To jest bardzo często poruszane w mentalnym programowaniu, w sukcesie, tak? W tym, żeby się nakręcić na sukces. Z tym, że tutaj już nawet nie chodzi o to, żeby się nakręcać na cokolwiek, tylko dostrzec ten subtelny wymiar naszej rzeczywistości, który bardzo często w duchowości nazywany jest prawem przyciągania. Podobnie jest z tymi negatywnymi rzeczami, tak? Gdy skupiamy się na tych negatywnych rzeczach, to przyciągamy tego coraz więcej, tak? Negatywne myśli, złość, gniew, frustracja, oczekiwania, napięcie, poczucie, że jesteś niewystarczająco dobry, że powinieneś robić więcej, starać się więcej, że powinieneś zarabiać więcej, czy to, czy tamto. Wtedy zaczynamy przyciągać tego więcej. I wiecie, tutaj moglibyśmy zadać sobie bardzo fajne pytanie, czy my mamy wybór, czy możemy tak naprawdę skupiać się na tych pozytywach, czy na tych negatywach, no bo gdybyśmy mieli ten wybór, to byłoby dla nas oczywiste, że chcemy to, co jest dla nas... Bateria mi się wyczerpała, ale to idealnie pasuje do mojej wypowiedzi. Życie niekoniecznie jest tylko i wyłącznie tak skonstruowane, że my możemy sobie wybierać te pozytywne aspekty naszej rzeczywistości. Owszem, na takim subtelnym wymiarze metafizycznym rzeczywistość jest zbudowana z czystej świadomości, która jest miłością, która jest dobrem, która jest takim dobrem nie w kwestii dualistycznej dobra i zła, bo to ten podział wynika tylko i wyłącznie z naszych przekonań i uprzedzeń, ale to jest takie dobro przez duże D, takie dobro przekraczające nasz sens odrębności, nasz sens tożsamości i to jest to, co nazywamy w non-duality no self, tak? Stanem jedności, albo pustką, albo brahmanem. I wiecie, myślę, że każdy z nas chce tak czy siak dla samego siebie jak najlepiej. Sam osobiście uważam, że podstawowym budulcem egzystencji jest dobro, że każdy z nas wewnętrznie chce dobra i nawet jeżeli ktoś komuś sprawi jakąś przykrość ze względu na to, że sam kiedyś został zraniony, że ma jakąś traumę, czy to ze względu na wychowywanie w dzieciństwie, czy może to jak ktoś został straumatyzowany w szkole, czy w pracy, czy w ogóle w życiu, to ja i tak zawsze wierzę w to, że każdy z nas chce dobrze. I nawet mi się tak zdarzało w życiu, że ktoś mi wyrządził jakąś krzywdę, że coś wydarzyło się nie tak w moim życiu, że ktoś mnie skrzywdził, ja się tak poczułem, poczułem się skrzywdzony i miałem w swojej głowie całą masę negatywnych myśli dotyczących tego człowieka. To po jakimś czasie to się i tak rozpuszczało i ja powracałem do swojego stanu zero, tak? Do swojego stanu zen, w którym i tak wierzę, że każdy z nas chce dobrze. I główną, fundamentalną motywacją każdego człowieka jest dobro, że każdy z nas chce dobrze. Chce dobrze dla siebie, chce dobrze dla drugiego człowieka.
I czasami ta rzeczywistość materialna związana z przetrwaniem dla niektórych staje się obezwładniająca i przytłaczająca, i nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. I niektórzy ludzie są w takich momentach życia, może ty akurat słuchasz tego nagrania, jesteś w takim momencie swojego życia, gdy czujesz się obezwładniony przez rzeczywistość, czujesz bezradność, czujesz pomieszanie, nie wiesz co dalej. To jest zresztą stan, który bardzo często przytrafia się w życiu, ze względu na to, że życie jest zmienne, jest bardzo płynne. Jeżeli jesteście tak jak ja, takimi osobami, mógłbym nazwać to trochę idealizmem, jeżeli uważacie się za idealistów, jeżeli uważacie się za perfekcjonistów, chcielibyście być we wszystkim dobrzy, jak najlepsi, chcielibyście być jak najlepsi w rozwoju, jak najbardziej produktywni, jak najbardziej zdrowi fizycznie, psychicznie, mentalnie, chcielibyście wiedzieć jak najwięcej, być jak najbardziej rozwiniętymi osobami, chcielibyście jak najlepiej dla ludzi wokół was, i czujecie się tym troszeczkę przytłoczeni, bo nieraz może się okazać, że nie jesteście w stanie być we wszystkim dobrzy, albo na daną chwilę nie jest coś dla was wystarczające. To proszę was o to, abyście to zaakceptowali i abyście z tym pozostali takim, jakim to coś jest. Ja wiem sam po sobie, bo ja mam taką tendencję do tego, że ja chcę być najlepszy we wszystkim. Tylko nieraz jedna rzecz, w której chcę być najlepszy, idzie w tą stronę i jednocześnie druga rzecz, w której chcę być najlepszy, idzie w tą stronę. I ja, chcąc być najlepszym w tym, czuję się, że się trochę rozdzieram. I im bardziej idę w tą stronę, tym bardziej idę też w tą stronę. I tak na dobrą sprawę nie jestem ani po tej stronie, ani po tej stronie. I nie jestem w stanie zdefiniować siebie, po której stronie ja jestem. I tutaj już nawet nie mam na myśli, wiecie, zagwozdek egzystencjalnych, dotyczących tam, wiecie, tematów duchowych, non-duality. Mam tutaj na myśli o zwykłą naszą rzeczywistość materialną, naszą egzystencję i o to, jak się z tą egzystencją czujemy. Dzisiaj chciałem nagrać takie wideo, jak być najlepszym we wszystkim. Myślę, że nieraz zdarzyliście się z takim przekonaniem, że gdy chcemy być najlepsi we wszystkim, to stajemy się najlepsi w niczym. I ja myślę, że to przekonanie jest trochę ograniczające, bo sam osobiście wierzę, że możemy być zajebiście dobrzy w wielu rzeczach na raz. Ja wiem sam po sobie, bo ja mam tak, że jak... ja mam tak, że dużo łatwiej jest mi być najlepszym we wszystkim, taki paradoks, niż tylko i wyłącznie w jednej rzeczy. Choć czasem zdarzało mi się tak, że specjalizując się w jednej rzeczy, przykładowo w duchowości, bo chciałem być tylko duchowy, albo w siłowni, bo chciałem tylko zbudować swoją sylwetkę, czy w nagrywaniu filmów na YouTube, bo chciałem super mega fajne filmy nagrywać, to tak czy siak ta jedna zdolność, ta jedna rzecz, na której się skupiałem, sprawiała, że stawałem się lepszy w innych obszarach mojego życia, bo wytwarzałem w sobie taką aurę takiej niesamowitości, że w tej jednej rzeczy byłem dobry i to się tak kopiowało na wszystkie inne rzeczy. I to jest jeden ze sposobów na to, jak ja się rozwijam. To jest to, że skupiam się na jednej rzeczy i potem ta rzecz rozkwita na wszystkie inne aspekty mojego życia i nagle jestem dobry w innych rzeczach naraz. I to jest ta jedna rzecz, która mi to... ta jedna rzecz, która mi to umożliwia, to jest to, że skupiam się na jednej rzeczy naraz. I to jest jeden z powodów, dlaczego uwielbiam być uważny, być obecny i lubię medytować. Dzisiaj chciałem się z wami dzisiaj podzielić tym prostym przekazem. Myślę, że może wam pomóc. Może wam pomóc określić siebie, zmotywować się do tego, co robicie teraz, w czym chcecie być dobrzy. Nie rezygnujcie ze swoich marzeń, celów, planów, pragnień. Naprawdę, kosmos jest gigantycznym strumieniem czystej świadomości, który może zrobić absolutnie wszystko. I nie ma tutaj żadnych granic, naprawdę. Choć czasami możemy mieć takie poczucie, wiecie, że jesteśmy ograniczeni przez fizyczne ciało, jakieś tam doświadczenia i uwarunkowania. I może przeszliście w swoim życiu przez jakieś negatywne doświadczenia, które miały nauczyć was czegoś.
i pokazać wam ten aspekt pokory, czy to cierpliwości, czy zdobywania w życiu mądrości, ale tak czy siak, nigdy z tego nie rezygnujcie. Ja wiem, że ten komunikat może jeszcze nie raz na was zadziałać, możecie słuchać go wielokrotnie. Ja wiem, że to jest rzecz, którą trzeba ciągle powtarzać. Trzeba sobie to ciągle powtarzać, naprawdę. Ja tutaj nie żartuję, nie mówię tego, żeby was tutaj uwarunkować i wiecie, zakotwiczyć na mnie, że ja jestem waszym guru i tylko mnie musicie słuchać. Jest wielu wspaniałych nauczycieli, którzy teraz bardzo fajnie uczą i wykładają non-duality, całą tą wiedzę, wiecie, duchową, nieduchową. Część z niej jest trochę część z niej działa, część z niej może was pomieszać, a część z niej może dać wam egzystencjalny insight, który pomoże wam odnaleźć siebie, odnaleźć siłę, odnaleźć spokój, przywrócić kontakt z samym sobą, odzyskać poczucie jedności z własnym ciałem, z własnym umysłem i dać wam to bezwarunkowe szczęście, którego tak naprawdę każdy z nas pragnie. Bo każdy z nas pragnie być bezwarunkowo szczęśliwy, każdy z nas pragnie być wolnym i każdy z nas pragnie tego, aby zapomnieć o sobie, czy to w kontaktach z bliskimi, czy to w pracy, czy to rozwijając się na polu zawodowym, we własnej pasji, budując świetne relacje z ludźmi, czy robić cokolwiek, cokolwiek tam przyjdzie wam do głowy. To jest właśnie to, to jest właśnie to, co powinniście robić. Jesteście w idealnym miejscu, w idealnym czasie i teraz są właśnie idealne czasy ku temu, abyśmy wszyscy razem studiowali samych siebie, abyśmy przyglądali się temu cudownemu zjawisku zwanemu życiem i abyśmy dali z siebie wszystko. Pamiętajcie, każdego dnia wystarczy, że dacie z siebie wszystko i pod koniec życia będziecie z takim bananem na twarzy leżeć sobie w łóżeczku, ciesząc się z tego, czym to życie było dla was. O, samolot lata. Zawsze chciałem mieszkać w pobliżu lotniska, no to teraz mam. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz. W sumie nawet nie musicie pisać pozytywnego komentarza, nic na siłę, możecie napisać nawet hejt, możecie napisać to, co siedzi w waszych głowach, w wolnym czasie z miłą chęcią przeczytam. I tyle, zapraszam was na kanał Tylko Wolność, w którym ostatnio nagrałem świetne wideo w Tatrach. Myślę, że może wam się spodobać, może was zainspirować. Wszystkie inne potrzebne linki macie na dole w opisie. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.